Co jest grane w Białymstoku? Po raz pierwszy w historii wyrusza 100% polska wyprawa za koło podbiegunowe. 600, a potem 1000 km psim zaprzęgiem zamierza pokonać biegnący wilk, czyli Dariusz Morsztyn z Republiki Ściborskiej. Towarzyszyć mu będą syn, kilkanaście długodystansowych Alaskan Husky, Piotr Bagiński, fotografik i mecenas kultury z Suwałk oraz Darek Karp, szary wilk, uznany fotografik i traper z Nadbiebrzy. To największe sportowe wydarzenie północnej Norwegii, a w wyścigu startują nieliczni obcokrajowcy. Edyta Stańczyk, zapraszam do Republiki Ściborskiej. No ja jestem typem maszera tak na luzie podchodzącym do tematu, czyli dojechać do końca to już ho, to już jest duże wyzwanie. Jak dojadę do końca, to będzie no oczywiście super przygoda, ale jak nie dojadę, to też się nic nie stanie. Justyna Morsztyn. Właśnie wielu zawodników też się dziwnie przypatrywało, kiedy mąż zatrzymywał się i robił zdjęcia podczas wyścigu. Jakby naszą filozofią jest ukończyć wyścig. My wiemy, że nie mamy szans w ogóle ścigać się z Norwegami, prawda, z nimi rywalizować. Zresztą jakby to nie jest też naszym celem. Oczywiście mąż ma jakieś cele strategiczne, żeby w jakimś czasie się wyrobić, prawda, żeby psy przebiegły w dobrej kondycji. Małżonka mi opowiadała, że niektórzy się dziwili, że pan w trakcie zaskakiwał i robił zdjęcie. Właśnie ja mam takie podejście, dlatego nawet tego nie nazywam wyjazdem na jakieś zawody, czy tylko wyprawą, bo dla nas jest to o wiele szersze, mówię dla nas w sensie tej ekipy, która ze mną jedzie, bo my się tak wszyscy myślimy podobnie, czyli nie nastawiamy się czysto sportowo, chociaż jestem z wykształcenia WF-istą. Ale właśnie ja jestem WF-istą i mój sposób myślenia, pojmowania sportu jest taki, że tam, gdzie w sporcie są zwierzęta i dzieci, nie powinno tam być wyczynu. Czyli sport powinien służyć celom wyższym, jakaś przygoda, oczywiście poprawa kondycji takiej fizycznej, jakaś tam cele wyższe w każdym razie, a nie jakieś banalne zaczepianie gdzieś jakiegoś proporczyka, czy też zdobywanie jakiegoś garnka kolejnego, nie? Czyli mamy takie podejście właśnie, że właśnie takie bardzo na luzi. Pani Justyno, wyprawa, psy, konie, dużo pracy wokół w Republice Ściborskiej, do tego jeszcze właśnie małe dzieci. Jak pani to wszystko ogarnia? Mam czterech chłopaków w domu, męża i trzech synów. Tu siedzi ze mną najmłodszy Franuś, dwa latka. No ogarniamy to wszyscy razem, tak? Dlatego, że mamy taką fajną rodzinę, że wiele rzeczy robimy razem, prawda? Czyli na przykład gotujemy razem. Oczywiście, wiadomo, jest jakiś podział pewien obowiązków, ale właśnie Jaś jedzie na wyprawę, będzie tam między innymi gotował i na przykład ten najstarszy syn bardzo lubi gotować i w domu też bardzo dużo gotuje, piecze torty, ciasta. Także jest takim właśnie kucharzem z zamiłowania, prawda? Janek Morsztyn. Tata szykuje się do no takiej wyczynowej, dużej wyprawy. Tak, tutaj gdzieś w tym roku najpierw na 600-kilometrowy wyścig do Norwegii i następnie, jeżeli się uda tamten ukończyć, to jeszcze na 1000-kilometrowy wyścig. No, musimy się do tego porządnie przygotować. Też mu pomagam, więc nie tylko obserwuję, ale pomagam. No i fajnie nam się współpracuje. A w czym pomagasz tacie? Co robisz? No, w większości to podczas oporządzam psy, w większości karmię je i poję. I podczas startów wyprowadzam psy na stakeout, ubieram je. Tych psów jest 40, tak? Tak? 40. To jest bardzo dużo pracy, jest co robić. No tak zajmuje. Znaczy no jak się już wejdzie w rytm, to już jest już później porządnie. Tak no, na weekend najpierw przychodzimy, trochę posprzątać trzeba u nich, napoić, konia trzeba wypuścić ze stajni, żeby sobie już pobiegł w ciągu dnia. Później troszkę je podkarmić przed treningiem. Zaczynamy trening, czyli wyprowadzam wszystkie psy na stakeout. Z mamą je razem ubieramy, podpinamy do przęgu. Tata sobie jedzie, wsi nam da. Za 3 godziny wraca. Wtedy pomagamy mu psy teraz zebrać, napoić i znów nakarmić. Podzielasz tę pasję taty, czy masz zupełnie inne plany, inny pomysł na siebie? No chcę pomagać też tacie, później przejąć to po nim, ale też lubię gotować. Pieścisz dużo w domu? Tak, staram się zawsze coś pomóc. Ciastka czekoladowe i staram się ostatnio torty robić.
taki dobry posiłek energetyczny dla taty. Muszę się jeszcze takimi bardziej kalorycznymi rzeczami zająć, żeby tacie na wyprawie, bo też na tą wyprawę, to tacie też będę gotował, to muszę coś przyrządzić. To będzie twoja pierwsza tak duża? Tak, tak. Chociaż to będziesz przypominać to, co robię w większości na co dzień. Ale chyba musisz się jakoś przygotować specjalnie, nie? Na tę wyprawę, bo to będą trochę inne temperatury. No, znaczy no w większości to już hartuje się pomagając tacie, więc tak, tak, też trzymamy kciuki za tatę, wszyscy. Jedziesz na ten odcinek 600 km. 600 km. No będę chyba też pomagał tacie gotować, bo tata jedzie jeszcze ze swoim przyjacielem, który ma restaurację, więc ja będę takim w większości przynieść podaj, pozamiataj, ale też będę pieski oporządzał, sprzątał po nich. I też to się, pieski darzą ci wtedy zaufaniem jakim. To cały czas pomagasz, sprzątasz, poisz je. I to też jest ważne w tym sporcie. Poznają cię i ufają ci, i ty im. Będziesz dokarmiał tatę i jego drużynę. A jak będzie z psami? Dużo karmy się zabiera na takie wyczynowe wyprawy? Zresztą w tym roku robię wszystko w 100% polskie. Wiesz, to znalazł jedną firmę, która produkuje taką karmę suchą, jedną taką gotowe pałki dla piesków. Czego ci życzyć? No, zdrowia i ukończenia dla taty obydwu wyścigów. No więc ja jestem zwolennikiem, cała nasza rodzina, staramy się zdrowo żyć. Ja, czy moja organizacja, czyli Harcerski Ruch Ochrony Środowiska imienia świętego Franciszka Asyża, to założyłem w 1986 roku i od zawsze mieliśmy takie tendencje do promowania zdrowego stylu życia. I Republika Siborska jest taką oazą zdrowia. To jest w ogóle taki teren bezalkoholowy, beztytoniowy, bez wulgarnego słownictwa, bo zdrowie to też jest psychiczne zdrowie i teren wegetariański. Tutaj jak stoimy, proszę bardzo, to jest nasz ogródek. No teraz zaśnieżony, prawda? Nawet wiatr nam troszeczkę, widzę, folię uszkodził, ale po prostu to jest 25 ary działki, na której uprawiamy żywność i to jest w 100% zdrowe, bo tu od 30 lat nikt chemii żadnej nie zastosował. Jeżeli człowiek ma takie pojęcie zdrowia, to w taki sam sposób staramy się wychowywać psy, czyli w sposób zupełnie naturalny. Nawet dwie specjalistyczne karmy, które przygotowane są na tą wyprawę, obie są robione jako zdrowe karmy, bez suplementów sztucznych, bez syntetyków witamin i tak dalej, oparte na zdrowej polskiej tam wołowinie, polskich rybach, czyli po prostu myślenie jest takie właśnie, że nie właśnie te farmakologiczne wspomaganie, szukanie jakichś takich myków różnych sportowych, jak coś uszybcić, prawda, jak coś zrobić, powiedzmy, lepsze na skróty, prawda, gdzieś tam, bo prawda jest taka, że wszystką chemię, którą zastosujemy w takim perfekcyjnym organizmie jak człowiek, czy równie perfekcyjnym organizmie jak zwierzę, to te wszystkie chemiczne rzeczy gdzieś tam zostaną, nie, i one może dadzą nam krótkotrwały tego jakiegoś spida, gdzieś tam coś, ale generalnie na starość później wlezie, prawda, z jednej lub z drugiej strony. Także trzeba o tym dbać, dlatego no, staramy się to robić w po prostu zdrowy sposób, nie? A zdrowy sposób to też jest znaczy, że nie przekraczać tego Rubikonu wyczynu. No bo wilk, to jest dla mnie to jest taki model super psowatego. Wilk, które żyją tu po sąsiedzku, nawet czasami z bliskiej odległości udaje nam się zobaczyć. Każdy wilk jest w stanie w ciągu nocy przebiec 100 km, albo nawet 150. Zarobaczony, odżywiany przypadkowo i tak dalej. Czemuż w związku z tym te perfekcyjnie zbudowane psy, regularnie odrobaczane i tak dalej, i tak dalej. Czemu nie mają dorównywać po prostu tą sprawnością temu wilkowi? I to jest ten mój schematycznie przedstawiony właśnie kierunek właśnie takiego podejścia właśnie do sportu z psami. No cóż, nasz dom nie należy do sterylnie czystych i jakby do tego nie dążymy, dlatego że właśnie przy takiej ilości zwierząt, przy tylu obowiązkach, prawda, no nie wyrabiamy się ze wszystkim. To jest bardzo fajne, że bardzo dużo rzeczy robimy razem. Mamy jakieś obowiązki, ale bardzo często właśnie wieczorem idziemy zamknąć konie razem, bo żeby zamknąć konie, to musimy się przejść ponad 600 metrów, prawda? W jedną stronę. To jest taki spacerek całą rodziną. Na przykład chłopcy w weekendy mają swoje obowiązki przy psach, prawda? Czyli sprzątają, poją je. I chyba tutaj jest jakiś taki przepis na sukces, nie? Bo żeby osiągać pewne założone cele w życiu, to też fajnie jest mieć wsparcie najbliższych. Tak, to znaczy oczywiście nas połączyły między innymi wspólne pasje i wspólne zainteresowania, a właśnie to, czy się uda, czy się nie uda. Na tej wyprawie nie wiemy, jak będzie, prawda? Dlatego, że oprócz męża jedzie 14 psów, oczywiście jeszcze ekipa ludzka, ale męża założeniem jest po prostu ukończenie wyścigu.
ponieważ jest to rzecz bardzo trudna i my też nie wiemy, czy nam się nawet to uda, ponieważ na tym wyścigu jest bardzo dużo różnych trudności. Wiele zawodników nie kończy tych wyścigów, prawda? Bo można zabłądzić, psy mogą się rozchorować, różne rzeczy mogą się zdarzyć na trasie. Dlatego właśnie nie wiemy, jak to będzie, ale niemniej właśnie sport psów zaprzęgowych, a przede wszystkim długie dystanse uczą takiej pokory, bo już było nieraz tak, że mąż pojechał, a jednak nie dojechał, nie ukończył wyścigu. Taka trasa, to tak ze Szklarskiej jakby na Hel chcieć przejechać psim zaprzęgiem, to jest mniej więcej taka odległość, prawda? Tylko że tam panują dużo trudniejsze warunki, chociażby atmosferyczne, jest dużo zimniej. To znaczy warunki są i trudniejsze, i czasami łatwiejsze, dlatego że tutaj na treningach w Polsce też jest bardzo trudno, dlatego że na przykład, co u nas jest dużą przeszkodą, jest dużo drzew, jest duże zaludnienie, prawda? Więc trenowanie w tych warunkach też jest trudne, natomiast tu właśnie jest przeszkodą też u nas pogoda. Do niedawna było bardzo ciepło na przykład i mąż nie mógł trenować, bo przy tych na przykład temperaturach około 10 stopni psom było za ciepło przy długich dystansach, prawda? Więc są różne jakieś przeciwności losu. Jest to rzecz od nas jakby niezależna, ta pogoda. W Norwegii z kolei są inne trudności właśnie, czego się boimy, burz śnieżnych, bo mąż już kilkakrotnie w czasie swoich wyjazdów do Norwegii przeżywał takie burze śnieżne, no i gubił się też w nich i jest to też bardzo duże utrudnienie dla psów. No dla psów jest właśnie też ciężko, że na przykład mają taki przeskok, tak? Tutaj u nas są inne warunki atmosferyczne, tam pojadą, tam mamy inne warunki, a Polsce jakby nigdy się nie spotkał z takimi warunkami atmosferycznymi i mimo, że nie jest zmarzlakiem, no to jednak no, tam było bardzo ekstremalnie. Nie myślała Pani nigdy o tym, żeby zabrać się z mężem na taką długą wyprawę? Wiem, że jest teraz mały, ale może jak urośnie kiedyś? Broń Boże. Nie, po pierwsze dlatego, że właśnie jestem zmarzlakiem. Po drugie dlatego, że ja bym się za bardzo stresowała, gdybym to wszystko widziała na miejscu, prawda? Musiała to przeżywać. Wystarczająco się stresuję tutaj, kiedy w domu jakby śledzimy wyścig w internecie. No, a poza tym, no ja nie wiem, czy w tych trudnych warunkach ja bym się po prostu sprawdziła, czy nie byłabym najsłabszym ogniwem tej wyprawy. Startują kobiety. Tak, i to zazwyczaj wygrywają, więc w tych wyścigach długodystansowych nie ma podziału na kategorie mężczyzna i kobieta. To jakby pies jest zawodnikiem i w ostatnich latach właśnie przodują kobiety. I na ten wyścig, na przykład Finmax Lopet, na który mąż jedzie, tam są dwie trasy, 500 i 1000 kilometrów. I w ostatnich latach to właśnie kobiety są w czołówce. Są to Norweżki i mąż i ja podziwiamy w ogóle kobiety, które startują w tej dyscyplinie, ponieważ no to są niezwykłe twardzielki. To dla faceta jest trudno w takich warunkach, prawda? A co dopiero dla kobiety? To znaczy Norwegowie to jest w ogóle specyficzny naród, dlatego że oni mieszkają w innych warunkach, bardziej od nas ekstremalnych i jakby muszą też sobie z tym radzić, nie? A poza tym też jest inna kultura ludzi, oni bardzo dużo spędzają czasu na świeżym powietrzu, jest bardzo dużo tam rekreacji na świeżym powietrzu, to co mężowi się spodobało, na przykład jak jedzie na wyścig, tam całe rodziny dopingują, wychodzą, spędzają właśnie wspólnie czas przy grillowaniu, dzieci się bawią, tak jak u nas w piasku, tam w śniegu się bawią zabawkami. Jest inny po prostu styl spędzania czasu. Wyścig jest taki bardzo popularny i jest to w ogóle wszystko bardzo profesjonalnie zorganizowane, mimo że większość tego wyścigu obsługują wolontariusze, prawda? Więc jakby jest to bardzo fajnie zrobione, także na bieżąco można śledzić zawodników. Od kilku lat w ogóle zawodnicy są podłączeni do GPS-u, więc w ogóle można ich śledzić bezpośrednio, chociaż czasami bywa to złudne, bo ja czasami patrząc na GPS martwiłam się, prawda, że mąż nie jest w jakimś punkcie, okazało się, że na przykład on już tam był, no ale właśnie jakby nie zawsze ten GPS nadążał, bo też warunki jakieś pogodowe, brak zasięgu, no to też technika nie zawsze sobie daje radę. Ale generalnie można w internecie właśnie śledzić na bieżąco to, co się dzieje, tak.
mój mąż należy do osób, które tak właśnie nie wydzwaniają za często i my zresztą jakby ja też nie dzwonię, jeżeli no, nic się, prawda, nie wydarza, nic dzieje. Także tak na spokojnie. Śledzę to, oczywiście, jeżeli chce się podzielić ze mną jakimiś informacjami, to po prostu dzwoni. Nie? Tutaj się stresujemy na miejscu, śledząc to wszystko. Przez te kilka dni, kiedy trwa wyścig, prawda, jesteśmy w napięciu. Czekamy, kiedy mąż dojedzie na przykład do następnego punktu kontrolnego, czy wszystko jest w porządku. Także no to nie jest takie pewne napięcie. Generalnie jest to tak, że zawodnik jest zdany na siebie i po 24 godzinach dopiero zaczynają się poszukiwania. Jeżeli nie ma kontaktu. W zawodach bywa różnie. Oczywiście zawodnik może wezwać pomoc, jeżeli się coś wydarzyło, bo czasami zdarzają się odmrożenia na przykład. No w zeszłym roku było tak ekstremalnie, na przykład na takim innym wyścigu Femut Lopet, tak się gubili zawodnicy, były tak burze śnieżne, że pierwszy raz się zdarzyło to w historii, że wyścig przerwano ze względów bezpieczeństwa po prostu. Także jeżeli już Norwegowie odwołali wyścig, to musiało być naprawdę bardzo niebezpiecznie, nie? Tak, ta natura. Tak, więc w zasadzie zawsze to wszystko zależy od natury. I czasami jest tak, że właśnie mąż jedzie i jest piękna pogoda, minus 20 stopni, jest mróz, jest fajnie, bo właśnie najtrudniejsze są te burze śnieżne albo odwilże, które przychodzą i wtedy jest na przykład mokry śnieg, w którym psom jest bardzo ciężko jechać. Także w zasadzie to natura jest głównym czynnikiem, który decyduje o powodzeniu bądź o niepowodzeniu takiego wyjazdu na wyścig. Na przykład jak mąż po raz pierwszy startował na wyścigu, ludzie nas się pytali, jakie będą nagrody. A my mówimy, Boże, no nawet się nie zainteresowaliśmy tym, prawda? Bo wiemy, że jakby no nie mamy szans na to. W tej chwili już wiemy, jakie są nagrody. Ale oczywiście też wiemy, że realnie rzecz biorąc nie mamy szans w konkurowaniu z Norwegami. I to jest też właśnie fajne, że jakby tutaj nie ma naszej jakby takiej ciśnienia. Jest to też fajne, że nasi partnerzy i sponsorzy jakby też to rozumieją, tak, że nie oczekują od nas miejsca na podium czy w pierwszej dziesiątce, jakby, bo też wiedzą, że nie o to tu chodzi. Trzeba to rozumieć, że w każdej chwili może być tak, że mąż będzie musiał zrezygnować z wyścigu, bo właśnie może coś się stać ze zwierzętami czy z nim. No jest to po prostu rzecz do końca nigdy nieprzewidywalna. Tak, tego się nie przewidzi. Oczywiście mamy nadzieję, że ukończy, bo po to jakby się jedzie, prawda? Żeby skończyć. Ale jak będzie, no nie wiemy. Ja się nazywam maszerem ostatniego miejsca. I nie ukrywam, że w takiej wyprawie, w której bierzemy udział, nawet na trasie, no dla mnie osobiście strasznie ważne jest fotografowanie na przykład, nie? Czyli ja jestem w stanie sobie poświęcić, zatrzymać się, nie wiem, pół godziny później dojechać, załóżmy, do mety, ale jak mam jakieś foty sobie do zrobienia, czy gębę rozdziawioną mieć w stronę zorzy polarnej, to czemu nie? No bez sensu w tym momencie takie zjawiska gdzieś tam sobie omijać. Na ostatniej wyprawie miałem takie kilometr, gdzie przejeżdżałem przez stada reniferów, no mogło tam być nawet 10 tysięcy sztuk. I teraz bez sensu jest po prostu nie poddać się temu zjawisku. Tam była oczywiście burza śnieżna, była dramatyczna sytuacja, ale po prostu no, obserwować takie zjawisko, że taka chmara reniferów. Także dlatego jest to wyprawa, dlatego są to takie aspekty w tym uwzględniane, zupełnie też inne niż czysto i wyłącznie sportowa jakby strona. Więcej informacji na temat wyprawy znajdziecie na stronach internetowych, wpisując Dariusz Morsztyn, biegnący wilk. Trzymamy kciuki. Co jest grane w Białymstoku?